Witamy ze mną Adam Kosus, zawodnik Box Poznań, Profi Team Shoot Boxer Musina. Witam Ciebie Adamy, powiedz jak wrażenia po pierwszej konferencji RCP przed pierwszą galą. No powiedzieli, że są zaskoczeni, naprawdę dobre miejsce wybrane. Dużo dziennikarzy, więc to może zrobić duży wpływ na rozwinięcie tej gali. Okej, powiedz mi, co myślisz o takim pomieszaniu o gali z boksem zawodowym i K1? To w sumie to są dwie takie dziedziny sportu, które za bardzo się nie różnią, bo wielu bokserów przychodzi do K1, tak samo wielu zawodników z K1 przychodzi do boksu, więc to są takie dwie dziedziny, które się łączą. Powiedz mi, czy coś wiadomo już o Twoim przeciwniku? Niestety jeszcze żadnego przeciwnika nie zastąpiłem. Okej, rozumiem. Jesteś podopiecznym Łukasza Szulca, który wystąpi na tej gali. Również z Waszego klubu Shootboxer Musina będzie występował Hubert Rutkowski. Jak będziecie godzić swoje przygotowania do występu na tej gali? Powiem Ci, że to będzie duży plus, że właśnie w trójkę występujemy, bo każdy będzie próbował prześcignąć siebie nawzajem i to będzie skutkowało właśnie na nadchodzącej gali. Czyli ogólnie będziecie siebie raczej motywować i nie wchodzić sobie. Dokładnie. Okej. Okay. Planujecie jakieś wyjazdy na sparingi, czy może ktoś do Was ciekawy przyjedzie? Do nas będą na pewno przyjeżdżali chłopacy z Leśna, będziemy też jeździli do Pretorium w Poznaniu i pewnie Łukasz zadbał o to, żebyśmy pojechali na jakieś dodatkowe sparingi. Słuchaj, Adam, walczysz w kategorii do 86 kg, masz niesamowicie duży zasięg ramion, świetne warunki fizyczne. Gdzie jeszcze upatrujesz swoich atutów w walce z, w gruncie rzeczy, każdym innym przeciwnikiem? No, z tego co mi się samo wydaje, żeby nie chlebić sobie, to w miarę dobra koordynacja jak na ten wzrost. Wydaje mi się to samo zawsze, jak oglądam Cię, jestem pod wrażeniem. Powiedz mi, jakie masz sportowe plany na ten rok? Na pewno w tym roku to pierwszy cel, co sobie postawiłem, to jest na pewno ta gala RCP, a następne Mistrzostwa Polski. Okej, czego można Ci życzyć w przyszłym roku? W tym roku, przepraszam. W tym roku na pewno wielu walk. Okej, życzę Ci tego. Dzięki bardzo.